Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego jest to wydarzenie bardzo istotne na polskim rynku książki historycznej. Jest to pierwsze tak nakreślone zamierzenie, by zaprezentować w całościowy sposób osiągnięcia katolicyzmu społecznego. 65 biogramów znamienitych Polaków, wybitnych narodowców, takich jak Tadeusz Bielecki, Lech Neyman, Stanisław Sedlaczek i wielu innych, którzy powinni być patronami szkół, ulic, placów, ale przede wszystkim powinni znaleźć swoje miejsce w podręcznikach historii, a także w naszej osobistej świadomości historycznej. Słownik Polskiego Obozu Narodowego to piękna opowieść o Polsce i Polakach, która powinna znaleźć się w naszych domowych biblioteczkach. To dzieło w pewnym stopniu unikatowe, dlatego że pokazuje sylwetki postaci, którzy oddali swoje życie, siły, umiejętności dla Polski, ale są niestety często zapomniane. My właśnie w tym słowniku, wybitni autorzy, wybitni historycy, przypominamy te postacie. Zachęcamy do nabycia drugich tomów słowników biograficznych wydanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego i Słownik Działaczy Ruchu Narodowego. Proszę patrzeć i sięgać na stronę wydawnictwa Neritum.